Patrz pan, ten młokos podkurzył mi sierść, ciągnął dalej, ująwszy palec Eugeniusza i przykładając go do głębokiej blizny, którą miał na piersiach. Ale w owych czasach jam był dzieckiem jeszcze. Miałem rok dwudziesty pierwszy, tak jak pan teraz. Wierzyłem jeszcze w cośkolwiek. Wierzyłem w miłość kobiety i w całą kupę głupstw, na którą pan złapiesz się również. Pan mógłbyś mnie zabić. Przypuśćmy, że ja leżałbym w ziemi, a gdzieżbyś się pan obrócił? Trzeba by zmykać do Szwajcarii i żyć tam kosztem tatusia, który nie ma wcale pieniędzy. Objaśnię panu, w jakim położeniu znajdujesz się obecnie, a objaśnię ze stanowiska człowieka, który zbadał dobrze rzeczy ziemskie i przekonał się, że tylko dwie są drogi do wyboru: głupia uległość albo bunt. Ja, nie ulegam niczemu, czy to jasne? Wiesz, mój panie, czego ci potrzeba, by iść dalej tak, jakeś zaczął? Potrzeba miliona i to niezwłocznie. Inaczej moglibyśmy z naszą główką oprzeć się w Saint-Claude dla przekonania się o istnieniu najwyższej istoty. A ten milion ja dam panu. Zatrzymał się i popatrzył na Eugeniusza. Ach, ach. Zaczynasz pan milej jakoś spoglądać na tatusia wotrę. Wyglądasz jak dziewczę, któremu mówią do zobaczenia wieczorem i które stroi się, oblizując się jak kot po mleku. Wyśmienicie. Oto jak rzeczy stoją. Mamy sobie tatę, mamę, babkę cioteczną, dwie siostry. Jednej osiemnaście, drugiej siedemnaście lat. Dwóch braciszków jednemu piętnaście. Drugiemu dziesięć. Oto spis całej załogi. Ciotka wychowuje pańskie siostry. Proboszcz wykładał łacinę obu braciom. Cała rodzina żywi się częściej kasztanami niż bułką. Tatuś oszczędza spodni, mama sprawia tylko jedną suknię na zimę i jedną na lato. Siostrzyczki radzą sobie jak mogą. Wiem ja wszystko, bo bywałem tam w południowej Francji. Inaczej być nie może, skoro pan potrzebujesz tysiąca dwustu franków na rok, a cały wasz mająteczek przynosi tylko trzy tysiące rocznego dochodu. A jak to się obejść bez kucharki i służącego? Jak nie dbać o dekorum, gdy tatko jest baronem? Co się zaś tyczy naszej osoby, mamy sobie dość ambicji, jesteśmy spokrewnieni, z buzontami, a musimy chodzić piechotą. Pragniemy bogactwa? A nie mamy złamanego szalonga. Jadamy bigosik woke, okay, a smakują nam bardzo pyszne obiady na przedmieściu Saint Germain. Sypiamy na barłogu, a marzymy o pałacu. Nie ganie wcale takich upodobań. Nie każdemu to duszeczko dano mieć ambicje. Proszę spytać, jakich to mężczyzn lubią kobiety? Ambitnych. Ambitny człowiek bywa zawsze bogatszy od innych w krwi ma więcej żelaza a w sercu więcej zapału kobieta zaś wtedy jest najszczęśliwsza i najpiękniejsza gdy czuje się silna dlatego też przekłada zawsze nad innych człowieka potężnej siły choćby ta siła ją samą zgnieść miała wyliczyłem wszystkie pańskie żądze po to by na końcu postawić pytanie pytanie to jest następującej treści Mamy wilczy apetyt. Ząbki nasze są ostre. Ale co też włożymy do garnka? Najpierw musimy zjeść kodeksy. Rzecz to niezabawna i nie bardzo korzystna, ale cóż robić, niech i tak będzie. Kierujemy się na prawnika, zostajemy prezesem sądu kryminalnego i wysyłamy biedaków, którzy więcej warci są od nas, z literami T, F na ramieniu, by przekonać bogaczy, że mogą spać spokojnie. To niezabawne, a przy tym tak powoli się zdobywa. Najpierw trzeba męczyć się dwa lata w Paryżu, patrząc na smaczne łakotki, których tknąć nam nie wolno. Nie bardzo to przyjemne łaknąć zawsze i nie móc się nasycić. Nie byłoby się czego obawiać, gdybyśmy byli wybladli i należeli do gatunku mięczaków. Lecz w naszych żyłach krąży gorąca krew lwia. A przy dobrej ochocie zdolniśmy popełnić dwadzieścia głupstw na dzień. Jakże tu wytrzymać okrutną męczarnię, jedną z najstraszliwszych jakie widziano w piekle Bożym. Przypuśćmy jednak, że pan będziesz rozsądny, że mlekiem żywić się będziesz, pisząc smętne elegie, potem zniósł się niedostatek i troski, które by psa o wściekłość przyprowadziły, osiągniesz pan przy całym zaparciu, że cię zrobią pomocnikiem jakiegoś kpa i zapakują do nędznej mieściny, gdzie rząd raczy rzucić Tysiąc franków na twe utrzymanie, jak się rzuca o chłopy kundlowi rzeźnika. Szczekaj za to na złodziei. Broń bogaczy, Skazuj na gilotynę ludzi wielkiego serca. Ślicznie dziękuję. Zabraknie panu protekcji, to zginiesz w pierwszym, lepszym trybunale na prowincji. Jeżeli do trzydziestu lat nie pluniesz pan na całą tę sprawę, to może zostaniesz sędzią i będziesz pobierał tysiąc dwieście franków rocznie. Skończywszy czwarty krzyżyk, ożenisz się z jaką młynażówną, której posag zapewni ci sześć tysięcy stałego dochodu. Dziękuję. Przy protekcji zostaniesz pan prokuratorem królewskim. Będziesz pobierał tysiąc talarów pensji i zaślubisz córkę jakiego mera. Jeżeli odważysz się popełnić jaką podłostkę polityczną, tak na przykład przeczytać w jakim biuletynie Will zamiast Manuel, to rymuje się tak dobrze, że powinno uspokoić sumienie to w czterdziestym roku będziesz prokuratorem generalnym, a z czasem zostaniesz i delegatem. Lecz miejmy na względzie, drogie dziecię, że przedtem będziemy musieli zadrasnąć nieraz czułe sumienie. Przeżyć lat dwadzieścia w ciągłej trosce i nędzny ukrywanej, że siostry nasze postarzeją tymczasem w stanie panieńskim. Dalej mam honor przypomnieć, że w całej Francji jest tylko dwudziestu prokuratorów generalnych. A przynajmniej dwadzieścia tysięcy kandydatów na tę posadę W liczbie których znajdą się i tacy jego moście Co gotowi sprzedać własną rodzinę, byle postąpić o jeden stopień wyżej Jeżeli zwód taki nie przypada panu do smaku To zobaczymy co innego Może pan Baron Durastyniak życzy sobie zostać adwokatem Bardzo pięknie tylko trzeba dręczyć się przez dziesięć lat, przeżywając tysiąc franków na miesiąc, mieć bibliotekę, gabinet, bywać w świecie, zamiatać podniebienie językiem, wreszcie całować poły jakiegoś mecenasa, by dostać sprawę do obrony. Zgodziłbym się jeszcze z tym wszystkim, gdyby sam zawód był korzystny. Ale pokaż mi pan w Paryżu pięciu adwokatów, którzy by przeżywszy lat pięćdziesiąt, zarabiali więcej jak pięćdziesiąt tysięcy franków rocznie. Ha! Wolałbym zostać korsarzem niż spodlić tak swą duszę. Zresztą skądże dostać złota? Wszystko to niezbyt wesołe. Pozostaje jedno źródło, posag żony. Chcesz się pan ożenić, ale to znaczy tyle, co uwiązać sobie kamień do szyi. Przy tym, jak się pan dla pieniędzy ożenisz, to cóż się stanie z uczuciem honoru i szlachetności? Lepiej już od razu podnieść rokosz przeciw ustawom ludzkim. Pojmuję wreszcie, że mógłbyś się pan czołgać jak wąż u stóp żony, przypochlebiać się matce, popełniając tysiące podłości, na które świnia by się wzdrygnęła. Tfu! Gdybyś tym wszystkim szczęście miał okupić. Ale wziąwszy żonę dla pieniędzy, byłbyś pan z nią nieszczęśliwy, jak ten kamień, co leży pod rynną. Bo lepiej walczyć z całym światem niż z własną żoną wojnę prowadzić. Takie to są młodzieńcze drogi rozstajne naszego żywota. Wybieraj jedną z nich. Jużeś wybrał. Poszedłeś do kuzynki Dubuzon, gdzieś powąchał zbytku i do pani Duresto, córki ojca Gorio, gdzieś poznał paryżankę. Gdyś potem powrócił do nas, jam od razu wyczytał na Twym czole słowo. Wynieść się nad innych. Tak, wynieść się. Chociażby nie wiedzieć jakim kosztem. Brawo, pomyślałem. Takiego zucha to lubię. Potrzebowałeś pan pieniędzy. Skąd ich dostać? Trzeba było obedrzeć siostry. Wszyscy bracia wyzyskują po trosze dobroć sióstr swoich. Lecz owe tysiąc pięćset franków, któreś pan i tak Bóg wie, jakim sposobem wydarł z kraju, gdzie więcej bywa kasztanów niż pieniążków, wymknął się jeden za drugim jak żołnierze na rabunek. A potem co będzie? Będziesz pan pracował? Praca w tym znaczeniu, jak pan ją teraz pojmujesz, zapewnia drągalom w rodzaju puareta lokal umamy w na resztki żywota. W tej chwili może pięćdziesiąt tysięcy młodych ludzi, co się znajdują w takich jak Pan, okolicznościach, postanawia dorobić się prędko fortuny. Pan jesteś tylko jednostką tej liczby. Osądź Pan teraz. Ile tu potrzeba trudów, ile zajadłości w walce? Musicie się zjadać wzajemnie jak pająki w garnku. Skądże bowiem wziąć pięćdziesiąt tysięcy miejsc korzystnych? Wiesz pan, jakim sposobem można się wynieść na świecie? Tylko za pomocą świetnego geniuszu lub zręczności, którą zepsucie wyrabia w człowieku. Trzeba wpaść w tłum ludzi jak kula armatnia lub wśliznąć się cicho jak zaraza. Uczciwość do niczego nie prowadzi. Ludzie nienawidzą geniuszu, lecz uginają się przed jego potęgą. Starają się go spotwarzyć za to, że bierze wszystko bez podziału, lecz skłaniają się przed nim, jeżeli jest wytrwały. Jednym słowem, czczą go na kolanach, jeżeli nie zdołają w błocie zagrzebać. Zepsucie przeważa, a talent rzadko się spotyka. To też zepsucie jest bronią mierności, której tak wiele na świecie. Wszędzie czujemy ostrze jego. Spotkasz pan jeszcze kobiety, które wydają na stroje przeszło dziesięć tysięcy, gdy dochód ich mężów wynosi wszystkiego sześć tysięcy franków na rok. Spotkasz pan urzędników, co będą kupowali dobra ziemskie, choć pensja ich ogranicza się do tysiąca dwustu franków. Spotkasz kobiety, co się powalały, byle tylko przejechać się z synem para Francji, którego powóz może się toczyć po środkowej aleni w Longchamp. Widziałeś pan, jak biedny niedołęga Goriot musiał zapłacić rewers podpisany przez córkę, której małżonek ma pięćdziesiąt tysięcy liwrów rocznego dochodu. Założę się z panem, że nie postąpisz w Paryżu dwóch kroków, żebyś się nie natknął na matactwo piekielne. Dałbym głowę za łodygę tej sałaty, że odkryłbyś pan gniazdo os w domu pierwszej, lepszej kobiety, która ci się podoba. Choćby kobieta owa była bogata, piękna i młoda. Wszystkie one wyłamują się spod prawa I żyją w ciągłej wojnie z swymi mężami Nie skończyłbym nigdy, gdybym chciał opowiadać panu Do jakiego przemysłu uciekają się one dla kochanków Dla dzieci, dla bytu, dla próżności A rzadko z cnotliwych pobudek Bądź pan pewien Dlatego to człowiek uczciwy jest nieprzyjacielem powszechnym Ale co to jest według pańskich pojęć człowiek poczciwy? W Paryżu uczciwy jest ten, kto milczy i nie chce się dzielić z nikim. Nie mówię bowiem o tych biednych niewolnikach, co to zawsze pracują i nie widzą nagrody za swe trudy. Tych nazywam bractwem pieszych posłańców Pana Boga. Prawda, że jest tu cnota w pełnym rozkwicie swej głupoty, lecz i nędza jest tu również. Zdaje się że widzę, jak to długą minę zrobiliby ci poczciwcy, gdyby pan Bóg zażartował z nas i nie ukazał się wcale w dzień sądu ostatecznego. Otóż, jeżeli pan pragniesz zdobyć sobie prędko pozycję na świecie, to musisz być bogatym. Lub przynajmniej takim się wydawać. Chcąc się wzbogacić, trzeba ryzykować grubo, gdyż inaczej gra się nie opłaci i bywaj zdrów. Masz pan sto zawodów do wyboru. Ale czy wiesz, że z grona ludzi, którzy się tym zawodom poświęcili, wybierze się może dziesięciu takich, co się prędko wzbogacili. Za to wszystkich dziesięciu okrzyczano za złodziei. Teraz wyprowadzaj pan wnioski z tego, coś słyszał. Pokazałem ci wierny obraz życia. Widok to niezbyt piękny. Przypomina bowiem kuchnię smrodliwą, a każdy, kto chce biesiadować, musi tu poprzednio ręce powalać. Chodzi tylko o to, by później wymyć je dobrze. Na tym zasadza się cała moralność naszego wieku. Mam prawo mówić tak o świecie, bo znam go dobrze. Sądzisz pan może, że ja świat potępiam? Bynajmniej. Był on zawsze jednaki. Moraliści nigdy zmienić go nie zdołają. Każdy człowiek jest ułomny, tylko jeden może być mniej fałszywy niż drugi. A głupcy zarzucają pierwszemu brak moralności. Nie myślę wynosić prostego ludu ponad klasę bogaczy. Człowiek jest wszędzie jednaki: ten sam na wierzchu, w środku i na spodzie. Na każdym milion tego bydła wyborowego znajdzie się dziesięciu zuchów, co się wybijają na wierzch, nie dbając o nic, nawet o prawo. Ja do takich należę. Co się tyczy pana. Jeżeliś człowiek wyższy, to podnieś głowę i idź prostą drogą. Lecz pamiętaj, że trzeba będzie walczyć z zawiścią, potwarzą i miernością, że z całym światem przyjdzie stanąć do boju. Napoleon spotkał ministra wojny imieniem Aubry, który o mało nie wysłał go na wygnanie. Porachuj się pan z siłami. Przekonaj się, czy potrafisz wstawać co dzień z nowym i to coraz nowym zasobem silnej woli. Po tym wszystkim chcę zrobić Panu propozycję, której by nikt nie odrzucił. Proszę dobrze słuchać. Mam, ja widzisz, Pan myśl pewną. Marzę zawsze o tym, żeby nabyć z jakie tysiąc włók ziemi gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych. I wieść życie patriarchalne w swej ogromnej posiadłości. Chciałbym zostać plantatorem, mieć niewolników, handlować wołami, tytoniem, drzewem i zebrać kilka milioników, dogadzając przy tym wszystkim swym zachciankom. I wiodąc życie iście królewskie, o jakim nie mamy nawet pojęcia tutaj, gdzie się trzeba gnieździć, jak w jamie do wypalania gipsu. Jam wielki poeta. Nie piszę poematów, gdyż składają się one z czynów i uczuć. W chwili obecnej posiadam pięćdziesiąt tysięcy franków, za które mógłbym kupić zaledwie czterdziestu nergów. Potrzeba mi zaś dwieście tysięcy franków, gdyż chcę mieć dwustu negrów, aby zadowolić moje zamiłowanie do życia patriarchalnego. Negry, widzisz pan, to dobre dzieci, z którymi można robić, co się podoba. Nie zdając sprawy przed ciekawym prokuratorem królewskim. Mając ten czarny kapitał w ręku, zrobię w dziesięć lat od trzech do czterech milionów. Jeżeli mi się powiedzie, to z pewnością nikt mnie nie zapyta, coś ty za jeden. Będę sobie pan cztery miliony obywatel Stanów Zjednoczonych. Będę miał wówczas lat pięćdziesiąt, a w tym wieku nie będę jeszcze strupieszały i zabawię się wedle upodobań. Jednym słowem, czy dasz mi pan 200 tysięcy franków za to, że ci nastręczę milion posagu? Dwadzieścia od sta za nastręczenie. Cóż, czy to za drogo? Trzeba będzie, żebyś pan zasłużył na miłość swojej żoneczki. Ożeniwszy się. Zaczniesz zdradzać niepokój wewnętrzny, zgryzotę. Jednym słowem będziesz udawał smętnego przez dni piętnaście, aż wreszcie jednej nocy nazwiesz żonę pieszczotliwie moje kochanie. I wyznasz między dwoma pocałunkami, że masz dwieście tysięcy długu. Młodzi małżonkowie najbardziej dystyngowani grają co dzień w tę komedię. Młoda żona nie zamyka worka przed tym, który zdobył jej serce. Może pan myślisz, że stracisz na tym wiele. Bynajmniej. Nastręczy się panu jaki korzystny interes i odzyskasz od razu swoje 200 tysięcy. Z milionem kapitału i z taką główką, jaką pan posiadasz, można dorobić się znakomitej fortuny. Ergo w sześć miesięcy możesz pan uszczęśliwić siebie, ukochaną kobietę i tatusia wotrena. Że już nie wspomnę o całej rodzinie pańskiej, która dmucha zimową porą w palce, nie mając drzewa na opał. Nie dziw się pan temu, co ci proponuję, ani temu, o co cię proszę. Na sześćdziesiąt świetnych małżeństw, które się zawiera w Paryżu, przynajmniej czterdzieści siedem na podobnym targu się opiera. Izba natariuszów wzmusiła niejakiego pana. Cóż mam czynić? Zapytał chciwie Rastyniak, przerywając wotrenowi. Prawie nic. Odparł tamten, nie mogąc powstrzymać poruszenia radości, jak rybak nie może zapanować nad zadowoleniem wewnętrznym, gdy czuje, że ryba bierze za wędkę. Uważaj pan dobrze. Serce dziewczyny biednej i nieszczęśliwej pragnie miłości jak gąbka sucha i rozszerza się od każdej kropli uczucia, która na nie spada. Zaleć się młodej osobie, co widzi przed sobą tylko osamotnienie, rozpacz i nędzę, i nie przeczuwa nawet, że może być bogata. Zaiste. To znaczy tyle, co mieć w ręku same asy i króle. To znaczy brać bilet na loterię, widząc, jakie numery będą wygrywały, lub grać na giełdzie, posiadając najświeższe wiadomości. Wznosisz pan na silnych podstawach małżeństwo nierozerwane. Wszakże dziewczyna owa posiądzie naraz miliony, a rzuci je panu pod nogi, jak garść nędznego piasku. Bierz, mój luby, bierz, Adolfie, Alfredzie, bierz, Eugeniuszu, zawoła dziewczę, jeżeli Adolf, Alfred lub Eugeniusz byli tak mądrzy, że się przedtem poświęcali dla niej. A cóż to było za poświęcenie? Oto sprzedało się starą odzież, aby pojechać do Kedromble na pasztet z grzybami, a wieczór przepędzić w ombigu komik. Oto zostawiło się zegarek w lombardzie, żeby za otrzymane pieniądze kupić szal dla ukochanej. Nie wspominam o tych głupstwach i dzieciństwach, o które kobiety dbają tak bardzo. Nie mówię o skrapianiu listów wodą, która uchodzi za łzy oddalonego kochanka. Zdaje mi się bowiem, że pan znasz bardzo dobrze mowę serca. Paryż, mój panie, to Las Dziewiczy, po którym krąży dwadzieścia dzikich plemion. Są tu Indianie i Linoi, są Huroni. A każde plemię żyje z łupu, jaki zdobędzie na łowach społecznych. Pan jesteś łowiec milionów. Chcesz je pan schwytać, więc robisz zasadzki. Zastawiasz sieci. Nęcisz na wabika. Różne są sposoby polowania. Jedni polują na posak, inni na likwidację. Ci biorą na przynęte sumienia, owi sprzedają swych abonentów, skrępowawszy im poprzednio ręce i nogi. Gdy łowca wraca z torbą pełną zwierzyny, to mu się kłaniają, ujmują go i wprowadzają do najlepszego towarzystwa. Oddajmy sprawiedliwość tej ziemi gościnnej i przyznajmy, żeś pan trafił do miasta najwyrozumialszego na całym świecie. Dumni arystokraci innych stolic europejskich nie chcą przyjąć do swego koła milionera zniesławionego, lecz Paryż wyciąga ku niemu ramiona, śpieszy na jego biesiady, jada u jego stołu i trąca się kieliszkiem z jego nikczemnością. Ale gdzież szukać takiej dziewczyny, o jakiej pan mówisz? Zapytał Eugeniusz. Jest przed panem, na pańskie usługi. Panna Wiktoryna? Ona sama. Jakim sposobem? Ona cię kocha, mój panie, twoja mała baronowa drastyniak. Ależ ona nie ma złamanego szelonga, odparł Eugeniusz zdumiony. A. jesteśmy w domu. Jeszcze dwa słowa rzekł wotrę a wszystko się wyjaśni Ojciec Tailfe to stary łotr o którym powiadają że zamordował jednego z swych przyjaciół podczas rewolucji To jeden z owych zuchów o których ja powiadam że mają niezawisłe przekonania Jest on bankierem i głównym wspólnikiem domu Fryderyk Tailfe i spółka Ma syna jedynaka któremu chce zostawić całe mienie ze szkodą dla Wiktoryny ale ja nie ścierpię takiej niesprawiedliwości. Podobny jestem do Don Quixota. Lubię występować w obronie słabego przeciw silnym. Gdyby Bóg zechciał powołać do siebie tego syna, to Tailfe przyjąłby córkę. Chciałby mieć jakiegokolwiek spadkobiercę, bo to jest słabość natury ludzkiej, a ja jestem przekonany, że się już więcej dzieci nie doczeka. Wiktoryna jest łagodna i miła potrafi w krótkim czasie opanować ojca zrobi z uczucia bicz i będzie poganiać starego wodząc go za nos wedle upodobania wtedy będziesz ją pan mógł zaślubić bo ona nie zapomni z pewnością pańskiego przywiązania ja podejmę się roli opatrzności i zrobię to że pan bóg zechce powołać do siebie młodego Tailfera Mam jednego przyjaciela, dla którego się kiedyś poświęcił. Jest to pułkownik armii loarskiej, który przeszedł niedawno do gwardii królewskiej. Człowiek ten polega zawsze na moim zdaniu i teraz stał się ultrarojalistą. Nie należy on do tych głupców, co to nie chcą za nic zmienić swych przekonań. Słuchaj, mój aniołku, udzielę ci tu dobrej rady: nie dbaj o przekonania więcej, jak się dba o wyrazy. Sprzedawaj je, gdy ich od ciebie zażądają. Człowiek, który się przechwala, że nigdy nie zmienia raz powziętych przekonań, to ni mniej, ni więcej tylko głupiec, który zamierza iść zawsze w prostym kierunku i wierzy w swą nieomylność. Nie ma na świecie zasad, są tylko wypadki, nie ma praw, są tylko okoliczności. Człowiek wyższy umie korzystać z trafu i okoliczności. Gdyby były zasady i prawa stałe, to narody nie zmieniałyby ich tak, jak się zmienia koszulę. Pojedynczy człowiek nie jest obowiązany być mędrszym od całego narodu. Człowiek, który najmniej zasług położył dla Francji, wart jest, by go w najlepszym razie umieścić na wystawie Machin z podpisem Lafayette. Czczony jest jak fetysz jakiś Sato, że wszystko widział w czerwonym świetle. Gdy przeciwnie, książę, na którego każdy rzuca kamieniem, a który tak nienawidzi ludzkości całej, że ciska jej w twarz gradem przekleństw zasłużonych. Książę, ów powiadam, oparł się podziałowi Francji na Kongresie Wiedeńskim, a ludzkość obrzuca błotem tego, który zasłużył na koronę. Oznam ja takie sprawy. Zbadałem tajemnice niejednego człowieka. Dosyć tego. Wtedy powiem, że mam przekonanie niezachwiane, gdy znajdę trzy głowy zgadzające się na użycie jednego środka, ale długo chyba na to czekać będę. W trybunale trudno znaleźć trzech sędziów, którzy by zgodnie pojmowali jeden artykuł prawa. Ale powracam do mego człowieka. Ten gotów by na nowo ukrzyżować Chrystusa, gdybym ja tego zażądał. Dosyć by tatuś w otrę szepnął jedno słówko, a przyjaciel jego poszuka zwady z tym kpem który nie dał nigdy stosu z swojej biednej siostrze. I. Tu wotrę podniósł się, stanął niby na stanowisku i zrobił ruch wech mistrza, który naciera na przeciwnika. I to w cieniu, dodał. Ależ to zgroza, zawołał Eugeniusz. Pan pewnie żartujesz, panie wotrę. No, no, spokojnie dodał tamten. Nie udawaj pan dziecka. A wreszcie gniewaj się. Unoś się, ile podoba, jeśli ci to sprawia ulgę. Powiedz, że nikczemnik, czemnik, że mnie godziwiec. Tylko nie nazywaj mnie złodziejem i szpiegiem. Dalejże, mów pan, wylej żółć całą. Przebaczam ci, młodzieńcze. To tak właściwe twemu wiekowi. I ja byłem nie lepszy. Radzę tylko dobrze rozważyć. Przyjdzie czas, że się nie cofniesz przed gorszym postępkiem. Zaczniesz się przymilać jakiej pięknej kobiecie i będziesz brał od niej pieniądze. Jużeś pan o tym myślał, ciągnął Wotrę. Bo jakże byś sobie radę dał, gdybyś nie zamierzał ciągnąć zysków ze swej miłości? Cnota, mój panie studencie, nie daje się rozdzielać na części. Jest cała lub zupełnie jej nie ma. Każą nam pokutować za winy nasze. To znów piękny system, mocą którego przez skruchę oczyszczamy się ze zbrodni. Uwieść kobietę, żeby się wznieść na wyższy szczebel drabiny społecznej. Rzucić kość niezgody pomiędzy członków jednej rodziny. Wreszcie, jawnie lub skrycie, popełnić tysiąc podłości dla zadowolenia swych zachcianek lub w widokach osobistych. Czy pan sądzisz, że to są uczynki wiary, miłości i nadziei? Czemuż taki frant, który przez jedną noc wydziera dziecku połowę majętności, odsiaduje tylko dwa miesiące więzienia, a nieborak jakiś, co skradł bilet stu frankowy pośród potępiających go okoliczności, musi iść za to na galery. To próbka naszych praw wszystkie są niedorzeczne. Elegant w rękawiczkach popełnił zbrodnię bez przelewu krwi, a zbrodniarz otworzył drzwi wytrychem. Oto dwie sprawki nocne. Między tym, co ja dziś proponuję, a tym, co pan spełnisz kiedyś, jest tylko jedna różnica. Tam się obejdzie bez przelewu krwi, a tu się bez niego obejść nie może. I pan wierzysz, że jest coś stałego na tym świecie. Pogardzaj pan ludźmi i szukaj w sieci kodeksu oczek, przez które wymknąć się można. Pod wielką fortuną, która powstała z niewiadomego źródła, ukrywa się zawsze zbrodnia. Zapomniano o niej tylko dlatego, że była szybko spełniona. Przestań pan. Nie chcę już dłużej słuchać, bo mógłbym zwątpić o sobie. Dotychczas uczucie jest jedyną moją mądrością. Jak sobie chcesz, piękne dziecię. Sądziłem, że silniejszy, rzekł Wotrę. Teraz nie powiem już nic więcej. Ale jeszcze ostatnie słowo. Spojrzał w oczy studentowi. Posiadasz pan moją tajemnicę, powiedział. Człowiek, który odmawia panu, potrafi pewnie zapomnieć o pańskiej tajemnicy. Dobrześ pan powiedział. To mi się podoba. Inny, widzisz pan, może nie być tak skrupulatnym. Proszę pamiętać o tym, co ja chcę zrobić dla pana. Daję panu piętnaście dni. Możesz przyjąć lub odrzucić. Cóż to za żelazna głowa u tego człowieka? Szepnął Rastyniak, patrząc na wotrena, który oddalał się spokojnie, założywszy laskę pod ramię. Powtórzył mi bez ogródki to, co pani Dubuzon powiedziała w sposób przyzwoitszy. Szarpał mi serce żelaznymi szponami. Dlaczegoż ja chcę być u pani Dunusijon? On przeniknął od razu pobudki, jakie mnie do tego skłaniają. Rozbójnik ten powiedział mi o cnocie więcej niż wszyscy ludzie i wszystkie książki, którym przeczytał. Jeżeli to prawda, że z cnotą nie można wchodzić w żadne układy, to ja po prostu okradłem swe siostry, zawołał Eugeniusz, rzucając worek na stół. Usiadł na ławce i pogrążył się w bezwładnym jakimś rozmyślaniu. Być wiernym cnocie. O jakież to wzniosłe męczeństwo. Tak. Wszyscy wierzą w cnotę. Lecz któż jest cnotliwy? Narody ubóstwiają swobodę, a gdzież jest naród swobodny na Ziemi? Dziś moja młodość jasna, jak niebo bez chmur. Ale zapragnę być wielkim lub bogatym i będę zmuszony kłamać, płaszczyć się, czołgać i podnieść się z Ziemi i znowu schlebiać i udawać. I będę musiał zostać lokajem tych, co przede mną kłamali, płaszczyli się i czołgali. Trzeba bowiem służyć tym ludziom, zanim się ich wspólnikiem zostanie. O nie, ja pragnę pracy szlachetnej, świętej, pragnę dzień i noc pracować. Byle tylko własnym trudem przyszłość sobie wywalczyć. Mozolnie zdobywać ją będę, ale za to bez żadnej złej myśli, złożę co dzień głowę do snu. Cóż piękniejszego, jak spojrzeć na swe życie i przekonać się, że ono jest czyste jak lilia. Ja staję wobec życia jak młodzieniec wobec swej narzeczonej. Wotrę pokazał mi, jak to bywa po dziesięcioletnim pożyciu. Do licha, ja głowę tracę. Nie chcę myśleć o niczym. Serce jest najlepszym przewodnikiem. Tu gruby głos Sylwii obudził go z marzenia. Kucharka oznajmiła o przybyciu krawca. Eugeniusz rad był z tej okoliczności i stanął przed nim trzymając w ręku oba worki z pieniędzmi. Przymierzył strój balowy i przebrał się w kostium poranny, który przeistaczał go zupełnie. Śmiało mogę się mierzyć z panem de Trailly", rzekł do siebie. Trzeba przyznać, że mam teraz szlachetną postawę. Pytałeś mnie pan, rzekł ojciec Gorio, wchodząc do Eugeniusza. Czy nie znam jakiego domu, w którym bywa pani de Jean. A tak. Otóż w przyszły poniedziałek. Pani Jean będzie na balu u marszałka Carilliano. Gdybyś pan mógł tam być, to byś mi potem powiedział, czy moje córki dobrze się bawiły, jak były ubrane, wszystko musiałbyś mi powiedzieć. A jakżeś się pan o tym dowiedział, dobry ojcze Goriot? rzekł Eugeniusz, sadzając go przy ognisku. Panna służąca mej córki powiedziała mi o tym. – Wiem ja o wszystkim, co one robią przez Teresę i Konstancję – dodał wesoło. Staruszek podobny był w tej chwili do młodzieńca rozkochanego, który z radością knuje podstęp, mający go zbliżyć do narzeczonej. – Pan zobaczysz obydwie – zawołał, zdradzając naiwnie zazdrość, która mu serce ściskała. – Nie wiem jeszcze – odparł Eugeniusz. – Udam się do pani Dubuzą i zapytam – czy nie możemy mnie przedstawić pani marszałkowej? Eugeniusz pomyślał, nie bez pewnej radości, że ukaże się wicehrabinie w nowym stroju. Moraliści nazywają otchłanią serca ludzkiego to, co się składa po prostu z takich myśli łudzących, z takich mimowolnych poruszeń miłości własnej. Owe nagłe zmiany, o których tak wiele rozprawiają, owe przewroty gwałtowne, wszystko to są ustępstwa, jakie robimy dla własnej przyjemności. Eugeniusz zobaczył na sobie wykwintne odzienie, eleganckie rękawiczki i obuwie i wnet zapomniał o wszystkich postanowieniach cnotliwych. Młodzieniec, co się przychyla ku złemu, nie śmie przejrzeć się w zwierciadle sumienia. A człowiek dojrzały nieraz już odważył się w nie spojrzeć. Na tym zasadza się cała różnica między tymi dwiema fazami życia naszego. Od kilku dni dwaj sąsiedzi, Eugeniusz i ojciec Goriot, Stali się szczerymi przyjaciółmi. Przyjaźń mimowolna powstała z tych samych pobudek psychicznych, które wytworzyły uczucie wręcz przeciwne między wotrenem i studentem. Śmiały filozof, który zechce wykazać wpływ uczuć naszych na świat fizyczny, znajdzie dowód ich materialności w stosunkach, jakie się wytwarzają między ludźmi i zwierzętami. Żaden fizjonomista nie odgadnie na pierwszy rzut oka charakteru człowieka. A pies. Przeczuje od razu, czy obcy przybysz lubi go, czy nie lubi. Atomy haczykowate. Wyraz przysłowiowy jest jednym z owych faktów, które pozostają w mowie naszej, by zadać kłam bredniom filozoficznym tych ludzi, którzy lubują się w oczyszczaniu słów pierwotnych od późniejszych naleciałości. Przeczuwamy, gdy nas ktoś kocha. Uczucie odbija się na wszystkim i przenika przestrzeń najdalszą. List może zawierać w sobie duszę całą. Jest on tak wiernym echem głosu znajomego, że dusze wrażliwe uważają list za jeden z najcenniejszych skarbów miłości. Ojciec Gorio, którego uczucie ślepe dorosło do zenitu psiej natury, przewąchał współczucie, dobroć i sympatię młodzieńczą, z jaką serce studenta zwracało się ku niemu. Jednak skłonność wzajemna, co się niedawno obudziła, nie doprowadziła ich jeszcze do żadnych zwierzeń. Eugeniusz zdradził się z chęcią poznania pani Dunus i nie dlatego, żeby miał rachować na pomoc Goriota, ale sądził, że Stary z kolei powie o tym córce. Gorio raz tylko mówił z nim o swych córkach po tym, co Eugeniusz pozwolił sobie powiedzieć publicznie, gdy powrócił z pierwszej wizyty. Łaskawy panie, powiedział mu nazajutrz. Jak pan mogłeś uwierzyć, że pani Duresto obraziła się na pana za to, żeś wymówił moje imię obydwie moje córki bardzo mnie kochają jestem najszczęśliwszym ojcem tylko zięciowie źle się ze mną obeszli nie chciałem żeby drogie te istotki cierpiały wskutek moich nieporozumień z ich mężami dlatego postanowił widywać się z nimi potajemnie Sama tajemniczość odwiedzin daje mi tysiące uciech, których nie pojmują inni ojcowie, co mogą widywać swe córki, kiedy im się podoba. A ja nie zawsze mogę je widywać. Czy pan to pojmujesz? Za to, gdy piękna pogoda, idę na pola Elizejskie, dowiedziawszy się poprzednio od służących, że córki moje tam będą oczekuję ich na przesmyku serce mi bije gdy powozy się zbliżają podziwiam ich piękność podniesioną strojem wykwintnym a one rzucają mi w przelocie miły uśmieszek co niby blask słońca rozpromienia mi świat cały i stoję znów czekając aż będą wracały i spostrzegam je raz jeszcze powietrze je odświeżyło Zaromieniło im twarze Słyszę, jak wszyscy mówią dokoła, jaka to piękna kobieta! Serce mi się raduje, boć to przecie krew moja. Kocham rumaki, co je unoszą, i chciałbym być pieskiem, którego one trzymają na kolanach. Ich uciecha to życie moje. Każdy kocha po swojemu. Moje przywiązanie nie szkodzi nikomu. Po cóż więc ludzie mną się zajmują? Jam tak szczęśliwy w swoim przekonaniu. Czyliż to się prawu sprzeciwia, że ja idę popatrzeć na córki w chwili, gdy się one na bal wybierają? Jakżem zmartwiony, gdy się spóźnię i służący mówią mi pani już nie ma. Raz czekałem aż do trzeciej po północy, żeby spojrzeć na naście, której przez dwa dni nie widziałem. Za to ledwiem nie skonał z radości. O mnie nie mów pan, proszę. Chyba po to, by ocenić dobroć mych córek. One chciały obsypać mnie rozlicznymi darami, ale ja nie dopuszczam do tego. Bierzcież swoje pieniądze, powiadam. Cóż chcecie, żebym z nimi robił? Mnie nic nie trzeba. W samej rzeczy, łaskawy panie, cóż ja jestem? Nędzny trup, którego dusza przebywa zawsze z córkami. Gdy pan zobaczysz baronową dunu to powiesz mi, która ci się lepiej podoba. Dodał poczciwiec po chwili, widząc, że Eugeniusz wybiera się do Tuileries, by tam oczekiwać chwili, w której można będzie udać się do pani Dubuzon. Przechadzka ta miała wielki wpływ na losy studenta. Kilka kobiet zwróciło na uwagę, bo też był tak piękny, tak młody, tak elegancki we wszystkich swych ruchach. Widząc, że jest przedmiotem powszechnej uwagi i podziwu, zapomniał zupełnie o siostrach, o ciotce zubożałej i o wszystkich zasadach cnotliwych. Nad głową jego przeleciał ów demon, którego tak łatwo wziąć za anioła ów szatan o skrzydłach tęczowych, co rozsiewa rubiny, wypuszcza swe strzały złociste na szczyty pałaców, oblewa rumieńcem twarze kobiece, przyodziewa próżnym blaskiem trony wątpliwego pochodzenia. Usłuchał głosu ducha próżności Której blichtr bierzemy nieraz za godło potęgi Słowa Wotrena, pomimo całego cynizmu Utkwiły mu w sercu tak głęboko Jak się wyrażają w pamięć dziewicy Wstrętne rysy starej faktorki Która jej szepce do ucha Złoto i miłość popłyną ci strumieniem Po bezcelowej przechadzce Eugeniusz udał się koło godziny piątej Do pani Dubuzą. Gdzie został rażony jednym z tych pocisków okrutnych, przeciw którym serca młode bywają zawsze bezbronne. Dotychczas wicehrabina przyjmowała go zwykle z uprzejmością serdeczną i z owym wdziękiem pełnym słodyczy, który się nabywa przez wychowanie arystokratyczne, ale wtedy tylko jest prawdziwym, gdy serca pochodzi. Dziś pani Dubuzon przywitała go oziębłym skinieniem głowy i rzekła krótko. Panie dorastniak, nie mogę przyjąć pana w tej chwili. Jestem zajęta. Dla rastyniaka, który nauczył się już patrzeć na wszystko okiem badawczym, słowa te, ruch, spojrzenie, dźwięk głosu były historią charakteru i obyczajów całej kasty. Ujrzał żelazną rękę pod rękawiczką jedwabną, prywatę i egoizm pod wdziękiem udanym, drzewo pod lakierem. Usłyszał na koniec to wszechwładne ja. Które się odzywa i pod pióropuszem królewskim, i pod hełmem ostatniego rycerza. Eugeniusz zawierzył nazbyt łatwo jej słowu i zaufał szlachetności kobiety. Jak wszyscy nieszczęśliwi, zawarł chętnie przymierze rozkoszne, które łączy dobroczyńce z obdarowanym. Pierwszy paragraf tego przymierza uświęca zupełną równość serc szlachetnych. Dobroczynność łączy najściślej dwie istoty. Jest to uczucie niebiańskie, uczucie niepojęte i rzadkie, jak miłość prawdziwa. I dobroczynność, i miłość jest udziałem dusz wzniosłych. Rastyniak pragnął być na balu u księżnej Karyliano. Zniósł zatem ten objaw złego humoru wicehrabiny. Pani, wyszekł głosem wzruszonym, nie śmiałbym pani utrudzać, gdyby tu nie szło o rzecz ważną. Pozwól mi pani zaczekać trochę. Może później znajdziesz chwilę swobodną, którą mi zechcesz poświęcić. Dobrze więc, zapraszam dziś pana na obiad. Odrzekła zawstydzona trochę szorstkością słów swoich. W gruncie bowiem była to kobieta dobra i szlachetna. Eugeniusza wzruszyła taka zmiana raptowna. Pomimo to jednak odchodząc rzekł do siebie: Czołgaj się, znoś wszystko. Jakież to muszą być inne kobiety, skoro najlepsza z nich w chwili złego humoru zapomina o obietnicy i obchodzi się z tobą jak z trzewikiem zużytym. A więc każdy dba tylko o siebie. Wprawdzie dom jej nie jest sklepem i moja to wina, że potrzebuje jej pomocy. Dobrze mówi Wotrę, trzeba stać się kulą armatnią. Gorzkie rozmyślania studenta rozwiały się bez śladu, gdy przypomniał sobie, że czeka go przyjemny obiad u wicehrabiny. Dziwna fatalność kierowała najdrobniejszymi wypadkami jego życia, usiłując popchnąć go na drogę, na której, według słów strasznego sfinksa z gospody Wokę, trzeba było, jak na polu bitwy, zabijać się, żeby nie być zabitym, oszukiwać, żeby nie być oszukanym. Wchodząc na tę drogę, trzeba było odrzucić sumienie i serce. A wdziać maskę i okpiwać ludzi bez litości Trzeba było jak w lace demonii Uchwycić szczęście pokryjomu Żeby zasłużyć sobie na wieniec Gdy Eugeniusz przyszedł na obiad wicehrabina spotkała go ze zwykłą sobie dobrocią Oboje udali się do sali jadalnej Gdzie już wicehrabia oczekiwał żony Trzeba było podziwiać przepych stołu Który jak wiadomo podczas restauracji Posunięty był do najwyższego stopnia Pan du Buzon, jak wszyscy ludzie przesyceni, znajdował jedyną przyjemność w dobrym jedzeniu. Można go było zaliczyć do smakoszów szkoły Ludwika XVIII i księcia Escar. To też stół jego odznaczał się zastawą zbytkowną i wytwornymi potrawami. Był to widok nieznany dla Eugeniusza, który nigdy jeszcze nie był w takim domu, gdzie wytworność i zbytek przechodzą z pokolenia na pokolenie. Wyszły już były z mody kolacje, dawane na zakończenie balów za czasów cesarstwa, na których wojskowi nabierali sił, ażeby być w przygotowaniu na wszelkie potyczki, które musieli staczać w kraju i za jego obrębem. Eugeniusz zaczynał już nabierać tej pewności siebie, która miała być w późniejszym czasie jedną z cech jego charakteru. I to powstrzymało go od okazania głupowatego zachwytu. Po raz pierwszy oglądał tu srebra rzeźbione i tysiączne wymysły zbytkowego stołu. Pierwszy raz w życiu widział służbę krzątającą się bez najmniejszego hałasu. A żywa wyobraźnia przedstawiała mu całą wyższość tego życia wykwintnego wobec niedostatku, na który chciał się skazać rano. Przeniósł się myślą na chwilę do swej gospody mieszczańskiej i uczuł tak silny wstręt, że przysiągł sobie opuścić ją w styczniu i przeprowadzić się do schludniejszego mieszkania, a zarazem uwolnić się od wotrena, którego dłoń szeroką czuł na swym ramieniu. Wziąwszy pod uwagę zepsucie ukryte i jawne, które ukazuje się w Paryżu pod tysiącznymi postaciami, rozsądny człowiek zadaje sobie pytanie: jak rząd mógł zgromadzić tu młodzież, zakładając szkoły? Jakim cudem piękne kobiety mogą tu być szanowane? I jakim sposobem Złoto wystawiono u wekslarzy nie znika czarodziejskim sposobem z ich szkatułek. Lecz z drugiej strony, kto się zastanowi nad tym, że w Paryżu młodzież popełnia tak niewiele zbrodni, że nawet nie jest zbyt pochopną do występku, ten musi skłonić głowę z szacunkiem przed wytrwałymi tantalami, którzy walczą z sobą niezmordowanie i najczęściej zwycięstwo odnoszą. Chcąc pokazać najdramatyczniejszą stronę dzisiejszej naszej cywilizacji, trzeba by odmalować dobrze walkę, jaką biedny student musi staczać z Paryżem. Pani Dubuzon spoglądała ciągle na Eugeniusza, spodziewając się, że powie, po co dziś przyszedł do niej. Lecz młody człowiek nie chciał dotykać tego przedmiotu w obecności wicehrabiego. Czy jedziemy dziś razem na operę? Zapytała wicehrabina, zwracając się do męża. Nie możesz wątpić, że całym sercem chciałbym ci być posłusznym, odrzekł wicehrabia z udaną zalotnością, którą student wziął za dobrą monetę. Ale dziś muszę być koniecznie w teatrze rozmaitości, bo potrzebuję się widzieć z pewną osobą. Z kochanką? pomyślała wicehrabina. Alboż Dadżuda dziś nie będzie? zapytał małżonek. Nie. Odparła żona z niechęcią. Ha, jeżeli ci koniecznie potrzeba towarzysza, to wesprzyj się na ramieniu pana Durastiniak. Wicehrabina spojrzała na Eugeniusza z uśmiechem. To mogłoby pana bardzo narazić? powiedziała. Francuz kocha się w niebezpieczeństwie, bo wśród niebezpieczeństw sława się zdobywa. Tak mówi pan du Chateaubriand, odparł Eugeniusz z ukłonem. Po chwili rończe konie Niosły go wraz z panią Dubuzą Do modnego teatru Weszli do jednej z lóż Położonych naprzeciw sceny I Eugeniusz sądził, że się znalazł W jakimś czarodziejskim świecie Bo wszystkie lornetki Zwróciły się na niego i na panią Dubuzą Która miała na sobie strój przepyszny Z zachwytu W zachwyt przechodził — Chciałeś pan ze mną pomówić? Rzekła pani Dubuzą — Ach! Patrz pan, oto pani Nusijon, znajduje się w trzeciej loży za nami. Siostra jej i pan de Trailly są po drugiej stronie. Mówiąc to, wicehrabina spoglądała na loże Bofidów, przekonała się, że markiza tam nie ma i twarz jej zajaśniała wyrazem zadowolenia. Jaka ona prześliczna, powiedział Eugeniusz, przyglądając się pani Nusijon. Ma takie jasne rzęsy. Tak, a, ale za to kibić wysmukła. Ręce jej są zbyt duże, ale jakie piękne oczy! Twarz ma za długą, pociągłe rysy nadają jej jakiś wyraz szlachetny. To całe jej szczęście. Patrz pan tylko, jak ona podnosi i opuszcza lornetkę. Gorio przebija się we wszystkich jej poruszeniach. Mówiła dalej wicehrabina ku wielkiemu zdziwieniu Eugeniusza. Pani Dubuza? Patrzyła na salę i zdawała się nie zwracać wcale uwagi na panią Dunusirżą, a jednak widziała najlżejsze jej poruszenie. Wśród publiczności było bardzo wiele pięknych kobiet, ale Delfina Dunusirżą De spostrzegła od razu, że młody kuzynek pani Dubuzon zajęty był wyłącznie jej osobą. I triumfowała na myśl, że piękny i wytworny młodzieniec nikogo nad nią nie widzi. Panie Dorastiniak jeżeli pan nie przestaniesz wpatrywać się w nią tak uporczywie, to możesz jakiś skandal wywołać? Nic pan nie zrobisz, jeżeli tak od razu będziesz się rzucał ludziom na szyję. Droga kuzynko, rzekł Eugeniusz, opieka twoja nieraz już mi się przydała. Jeżeli zechcesz dokończyć dzieła, to będę cię prosił tylko o jedną łaskę. Z twej strony pani niewielka to ofiara, a dla mnie rzecz niezmiernej wagi. Muszę wyznać, żem zakochany. Już? Tak jest. I to w tej kobiecie? Czyżby moje uczucie nie zostało odtrącone gdzie indziej? Zapytał Eugeniusz, zatrzymując na kuzynce wzrok przenikliwy. Księżna de Carilliano żyje w przyjaźni z księżną Duberi. Pani musisz znać ją dobrze. Otóż. Chcę prosić, byś raczyła przedstawić mnie księżnej i zabrała mnie ze sobą na bal, który ma być u niej w poniedziałek. Spotkałbym tam panią Dunusirżą i mógłbym przystąpić do pierwszego ataku. Z największą chęcią, odparła wicehrabina. Jeżeli to prawda, żeś pan ją od razu sobie upodobał, to jestem pewna, że twoje sprawy sercowe pójdą doskonale. Widzisz pan du Marseille'a w loży księżnej Galation? Pani Dunusirżą jest w rozpaczy. Dla niej to męka prawdziwa. W takiej chwili najlepiej jest właśnie zbliżyć się do kobiety, a mianowicie do takiej żony bankiera. Wszystkie te panie z Choisy d'Anton lubią bardzo zemstę. A pani cóż byś robiła w takim razie? Ja cierpiałabym w milczeniu. W tej chwili margrabia da Ukazał się w loży pani Dubuzon. Śpieszno mi było przyjść tutaj i dlatego byle jak pokończyłem dziś wszystkie sprawy, rzekł Markis. Wyznaję to przed panią, żeby postępek mój stracił charakter ofiary. Oblicze wicehrabiny jaśniało dziwnym blaskiem. Eugeniusz pojął dopiero, jak to się przejawia miłość prawdziwa, która w niczym nie jest podobna do przesadnej kokieterii paryskiej. Popatrzył na kuzynkę z niemym uwielbieniem, po czym westchnął i ustąpił swe miejsce panu dadżuda. Jakże szlachetną, jak wzniosłą istotą jest kobieta, która umie kochać duszą całą, rzekł do siebie. Czyliż ten człowiek miałby ją zdradzić dla jakiej lalki bezdusznej? Czy podobna ją zdradzić? Wściekłość bezsilna zawrzała mu w sercu. Chciałby rzucić się do nóg pani Dubuzon. Chciałbym mocą piekielną przenieść ją do swego serca. Jak orzeł porywa białe jagniątko, co spoczywało u boku swej matki i unosi je z doliny w górę do gniazda swojego. Był smutny i upokorzony, bo nie miał jeszcze kochanki. Nie posiadał własnego obrazu w tym olbrzymim muzeum piękności. — Mieć kochankę — myślał sobie — i zajmować w świecie stanowisko prawie królewskie. To jest prawdziwy dowód potęgi. I spojrzał na panią Dunusirżą, jak człowiek znieważony spogląda na swego przeciwnika. Wicehrabina zwróciła się ku niemu i wynurzyła mu w jednym mgnieniu oka serdeczną wdzięczność za jego dyskrecję. Akt pierwszy skończył się właśnie. Czy znasz pan dostatecznie panią Dunusirżą, żeby przedstawić jej pana Durastiniak? Zapytała wicehrabina margrabiego Dadżuda. Pani Dunus będzie bardzo rada poznać pana, rzekł markiz. Piękny Portugalczyk powstał i ujął studenta pod ramię. Za chwilę obaj stanęli przed panią Dussiżą. Mam honor przedstawić pani kawalera Eugeniusza Durastyniak, kuzyna wicehrabiny Dubuzon. Osoba pani sprawia na nim niezmierne wrażenie. Chcąc go uszczęśliwić, Postanowiłem ułatwić mu zbliżenie się do ubóstwianego ideału. Markiz wymówił te słowa tonem żartobliwym, przez co złagodziła się myśl trochę gburowata, która nie razi wcale kobiety, gdy jest dobrze wypowiedziana. Pani dunus uśmiechnęła się i wskazała Eugeniuszowi miejsce swego męża, który wyszedł przed chwilą. Nie śmiem zachęcać pana, byś został ze mną, wyrzekła. Kto ma szczęście znajdować się przy pani Dubuzon Ten nie opuszcza swego stanowiska Zdaje mi się, rzekł Eugeniusz po cichu Że kuzynka będzie mi wdzięczna, gdy pozostanę przy pani Przed przybyciem pana Markiza, dodał głośno Mówiliśmy właśnie o pani I zastanawialiśmy się nad dystynkcją, która panią cechuje Pan dadżuda wyszedł Więc pan naprawdę pozostajesz ze mną? rzekła baronowa. Poznamy się bliżej. A pani Duresto obudziła we mnie wielką chęć poznania pana. Widzę, że pani Duresto jest bardzo przewrotna, bo przecie zakazała wpuszczać mnie do swego domu. Jak to? Wyznam sumiennie, w jaki sposób przyszło do tego. Lecz powierzając pani tajemnicę, błagam o jak największą pobłażliwość. Sąsiaduję od dawna z ojcem pani. Nie wiedziałem, że pani Duresto jest jego córką I byłem tak nieostrożny, że najniewinniej w świecie Wspomniałem o panu Goriot przed siostrą pani Przez co obraziłem na siebie i ją, i jej męża Nie umiem pani opowiedzieć, jak surowo księżna Duląże I moja kuzynka potępiły te apostazje córki Opowiadałem im całą scenę, a one śmiały się do upadłego Pani Dubuzą porównywała ciebie, pani, z twą siostrą Odzywała się bardzo przychylnie o pani I opowiadała mi, żeś nieskończenie dobra Dla mego sąsiada, pana Gorio Bo i jakże mogłabyś pani nie kochać tego człowieka On ubóstwia panią tak namiętnie Że ja zaczynam być zazdrosny o to I dzisiaj przez dwie godziny mówiliśmy z nim o pani Byłem przejęty słowami pana Gorio I powiedziałem dziś przy obiedzie kuzynce mojej Że niepodobieństwem jest, abyś pani była również piękna Jak jesteś kochająca gorące moje uwielbienie, podobało się pani Dubuzon, która zabrała mnie na operę, mówiąc ze zwykłym swym wdziękiem, że będę mógł sam zobaczyć panią. Jak to? Rzekła bankierowa. Jużesz pan zasłużył na mą wdzięczność? Jeżeli tak pójdzie, to będziemy wkrótce dobrymi przyjaciółmi. Wierzę, że przyjaźń dla ciebie pani nie byłaby uczuciem pospolitym. Pomimo to, przyjacielem twym nie chcę być nigdy. Kobietom podobają się takie głupstwa stereotypowe, do których uciekają się zwykle debiutanci. Wydają się one bezmyślne, gdy je na zimno czytamy. Lecz ruch, wyraz głosu i spojrzenie młodzieńca nadają im wartość nieocenioną. Pani Dunusie Jean zauważyła, że Rastyniak jest nadzwyczaj miłym chłopakiem. Nie mogąc odpowiedzieć na śmiałą jego mowę, uciekła się do zwykłej taktyki kobiecej i zaczęła mówić o czym innym. Tak jest. Siostra moja krzywdzi siebie, postępując w ten sposób z biednym naszym ojcem, który był dla nas istną opatrznością. Co do mnie, to uległam wtedy dopiero, gdy pan i rozkazał mi wyraźnie, bym przyjmowała ojca tylko o rannych godzinach. Ale płakałam z tej przyczyny i byłam długo bardzo nieszczęśliwa. To okrucieństwo mego męża, który przedtem już zdradzał charakter brutalski, przyczyniło się najwięcej do zakłócenia harmonii naszego pożycia. Ludzie myślą pewnie, że ja najszczęśliwsza ze wszystkich kobiet w Paryżu, a w rzeczy samej, jam bardzo nieszczęśliwa. Mogę się wydać nierozsądną, że się tak zwierzam przed panem. Lecz pan znasz mego ojca, a z tego tytułu i dla mnie obcym nie jesteś. Pani nie spotkasz w życiu drugiego człowieka co by tak szczerze jak ja pragnął należeć do pani rzekł Eugeniusz Czegoż panie wszystkie szukacie? Szczęścia! ciągnął dalej głosem przenikającym do głębi duszy A na czymże zasadza się szczęście kobiety? Na tym, żeby być kochaną ubóstwianą żeby mieć przyjaciela któremu można powierzyć wszystkie pragnienia i zachcianki Każde strapienie i każdą radość, przed którym można otworzyć duszę do dna, nie obawiając się zdrady, i ukazać wszystkie jej wady miluchne i wszystkie piękne przymioty. Wierz mi pani, takie serce oddane i namiętne może uderzać tylko w piersi młodzieńca, co się jeszcze nie pozbył swych złudzeń i gotów umrzeć na skinienie kobiety, co nie zna świata i nie pragnie go poznać, bo kochanka jest mu światem całym. Ja widzi pani, przybywam z głębi prowincji. Proszę się nie śmiać z mej naiwności. Jam tak niedoświadczony, bo dotychczas tylko piękne dusze spotykałem na świecie. Sądziłem, że się obejdę bez miłości, lecz spotkałem kuzynkę, która pokazała mi z bliska swoje serce i pozwoliła się domyślić niezmierzonych skarbów namiętności. Teraz jestem jak cherubin, kochankiem wszystkich kobiet. Aż dopóki nie przyjdzie czas, że jednej z nich oddam całą duszę. Przyszedłszy tu, zobaczyłem cię pani, i zdało mi się, że prąd jakiś popycha mnie ku Tobie. Ja bym tyle już myślał przedtem o Tobie, pani. Lecz nawet w marzeniu nie mogłem cię wyobrazić tak piękną, jak jesteś na jawie. Pani Dubuzą zabroniła mi patrzeć na panią bez przerwy. O, bo ona nie pojmuje, jak to miło patrzeć na takie usteczka różane, na taką płeć białą i takie oczy łagodne. Teraz i ja mówię nierozsądnie, lecz pozwól mi Pani tak mówić. Kobiety lubią niezmiernie, gdy im kto prawi słodkie słówka. Najsurowsza skromnisia słucha ich chętnie, wtedy nawet, gdy nie może na nie odpowiedzieć.